A za 100 tysięcy łapek w górę wypiję całą szklankę młodego jęczmienia. Cześć, ja jestem Paula, a to jest Biedrahol. Dzisiejszy odcinek będzie trochę nietypowy, bo będę próbować zdrowe jedzenie z tej zdrowej strefy biedronkowej. Mam nadzieję, że nie będzie paskudne, jak potrafią być niektóre te zdrowe rzeczy. Próbowanie zacznę od pomidora w plasterkach z bazylią i oregano. Później spróbuję dwóch podobnych do siebie produktów, czyli shake truskawkowy i smoothie truskawkowo-porzeczkowo-cytrynowe. Na sam koniec zostawiłam coś, co odrzuca mnie już na samą myśl o tym, czyli młody jęczmień. Nie mam zaufania do picia, które jest zielonego koloru, a to chyba będzie zielone. Ale czas na próbowanie. Pachną jak suszone pomidory, ale nie tak bardzo intensywnie. Wyglądają raczej mało apetycznie, bo są takie bardzo ususzone, bardzo twarde. Paskudne, o Boże. Straszne. Są strasznie kwaśne. Suszone pomidory, które jadłam do tej pory, miały raczej taki słodki, delikatny posmak. Czuć było też intensywnie te przyprawy, ale nie były... Te chipsy smakują trochę jak... Nawet nie są chipsy, to są chrupiące plasterki pomidora. Smakują jak taki wysuszony koncentrat pomidorowy, taki zbyt intensywny i zbyt kwaśny. Tych plasterków pomidora nie polecam. Właściwie to nawet nie wiem, skąd się bierze taki smak, bo widzę, że tutaj jest w składzie tylko pomidor, bazylia i oregano. Więc to musi być wpływ sposobu przygotowywania tych plasterków. Straszne. Kolejny spróbuję shake truskawkowy, żeby poprawić sobie trochę smak po tych pomidorach. W składzie jest truskawka 25%, przecier bananowy, zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok z truskawki, albumina z białka jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, zagęszczony sok z buraka. Oczywiście wszystkie produkty są suszone w formie proszku. Smoothie jest już gotowe. Po wymieszaniu z mlekiem trzeba je odstawić na około 5 minut. Mam nadzieję, że chociaż to będzie dobre. Na pewno czuć truskawkę i banana. To jabłko też wyczuwam, bo daje taki kwaśny posmak, którego nie lubię oczywiście. Całość jest bardzo gęsta i smakuje takim proszkiem, mlekiem w proszku. Najbardziej mi to przypomina taki smak kaszek na mleko. Nestle chyba? Smak jest bardzo taki sobie. Dużo bardziej wolę przygotować samodzielnie smoothie, bo to nie jest żadna filozofia. A smak też jest dużo lepszy i zawsze można zdecydować, czego dodać więcej, czego dodać mniej i dopasować ten smak jak najbardziej do swoich gustów. Przy gotowych produktach to jest w zasadzie taka loteria, czy będzie nam to smakować, czy nie będzie, czy może jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do tego smaku. Ja wychodzę z założenia, że nie warto się zmuszać do niczego, więc więcej nie będę piła tego shake'a. Bo oczywiście to był shake, chociaż kilka razy powiedziałam smoothie, ale chodziło mi o shake'a. Do smoothie przejdziemy teraz. Na szczęście można je zrobić na bazie wody, bo mleko mi się właśnie skończyło. Smoothie jest już gotowe. Ma piękny kolor. Zapach podoba mi się trochę mniej. Pachnie trochę jak bobofrut, tylko bardziej chemicznie.
chociaż w składzie też są tylko naturalne produkty. Ale dopóki nie spróbuję, nie będę wiedziała, czy mi smakuje, czy nie. Spróbujmy. To jest coś dziwnego. Aż muszę zobaczyć, co tak smakuje. Wzięłam opakowanie i w składzie jest przecier bananowy, jabłko suszone, truskawka, zagęszczony sok z czarnej porzeczki, burak suszony, może to ten burak, sok z granatu, zagęszczony sok z cytryn, czarna porzeczka suszona. Być może to też jest porzeczka, ponieważ nie lubię czarnej porzeczki. Ale smak jest niedobry, nie smakuje mi. Czuć trochę kurz. Te kawałki owoców też pływają w tym całym smoothie i dają takie nieprzyjemne uczucie na gardle. Takiego właśnie jakbyśmy się nawdychali kurzu. Nie wiem, co mi w tym smoothie nie gra, bo jako całość smakuje nie do końca dobrze. Czuć też tą cytrynę, która dodatkowo podrażnia gardło. Jeśli macie odwagę spróbować tego smoothie i powiedzieć mi, co z nim jest nie tak, to dajcie znać, czy to zrobiliście, bo mi to w ogóle nie smakuje. Moje pierwsze i właściwie każde kolejne skojarzenie z zapachem młodego jęczmienia rozpuszczonego w wodzie i też w wersji proszkowanej jest takie, że to jest zapach świeżo skoszonej trawy. I o ile zapach świeżo skoszonej trawy uwielbiam, tak nie wydaje mi się, że chciałabym coś takiego jeść. Po wymieszaniu w wodzie młody jęczmień wygląda w ten sposób. Jest dosyć gęsty i widzę kawałki zawieszone w tej wodzie. Dodatkowo bardzo inteligentnie rozpuściłam go w wodzie gazowanej, co utworzyło taką niezbyt przyjemnie wyglądającą pianę na powierzchni wody. Z każdą sekundą coraz bardziej boję się spróbować tego, ponieważ trzy pierwsze produkty, które myślałam, że będą dobre, były naprawdę straszne, a teraz jeszcze mam spróbować produkt, który jeszcze przed spróbowaniem uważam, że będzie niedobry. Jednak tą serię utworzyłam po to, żeby właśnie próbować rzeczy, których jeszcze nie jadłam, nawet jeśli okażą się niedobre, więc chyba muszę to zrobić. Jakie to było paskudne! Ohydne! To było ohydne, to było tak straszne, tak niedobre. Nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie robią sobie coś tak strasznego. Mój żołądek jest naprawdę wytrzymały, ale po wypiciu więcej, w ogóle po przełknięciu tego młodego jęczmienia, mogłoby się skończyć nieciekawie. Nie mam takich doświadczeń w życiu, ale jestem przekonana, że świeżo skoszona trawa wrzucona do wody smakowałaby dokładnie tak samo. To było naprawdę paskudne. Listę tych produktów wraz z cenami znajdziecie w opisie pod filmem, ale proszę Was, nie kupujcie ich nawet. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że przemęczyliście się ze mną i do zobaczenia za tydzień. Pa!